Pierwsza połowa lat 20. XX wieku chyliła się ku końcowi. Reforma walutowa przeprowadzona przez rząd Władysława Grabskiego w 1924 wprowadziła w kraju nową walutę. Rok później w Polsce rozpoczęła się era radiowa. W Zakopanem oficjalnie otwarto Wielką Krokiew, a Rada Warszawy zdecydowała o wykupieniu gruntów pod budowę lotniska na Okęciu. W segmencie kolejowym transportu krajowego głównym problemem nie były wypadki kolejowe, a napady na pociągi lub stacje, niczym na westernach kręconych w drugiej połowie XX wieku. Nie oznacza to oczywiście, że do wypadków kolejowych nie dochodziło w ogóle. Między kwietniem 1924 a 25 doszło do 3 takich zdarzeń, z czego 2 wykolejenia miały miejsce w obrębie stacji Rogów i najprawdopodobniej były związane z konfliktem między miejscowymi kolejarzami. W tamtym czasie dużą część uwagi w prasie poświęcano rosnącym napięciom między Polską a Niemcami. Główną przyczyną był tak zwany korytarz pomorski, jak określano w Niemczech teren województwa pomorskiego, oddzielający Prusy Wschodnie od reszty kraju oraz wolne miasto Gdańsk. Według umów międzynarodowych podpisanych przez obie zainteresowane strony, każdy niemiecki pociąg tranzytowy do lub z Prus Wschodnich kursujący po polskim fragmencie Ostbahnu, czyli linii kolejowej z Berlina do Królewca, prowadziły polskie lokomotywy. Na stacjach granicznych, to jest w Tczewie i Chojnicach, dosiadali się polscy konwojenci, okna były szczelnie zamykane, a pociągi nie zatrzymały się na żadnej z polskich stacji. Jednym z takich pociągów był pospieszny numer 907 z Insterburga do Berlina. Skład z wagonem bagażowym, wagonem sypialnym i 8 wagonami osobowymi prowadzony był od Tczewa do Chojnic lokomotywą serii S10 Danzig, późniejsza seria PK2 o numerze 1115. Odjazd ze stacji granicznej w Tczewie nastąpił zgodnie z rozkładem o 23.26, jednak po drodze pociąg złapał kilka minut opóźnienia. Większość pasażerów stanowili Niemcy, jednak na pokładzie, nie licząc obsługi, znalazło się kilku Polaków. Po minięciu Swarożyna, a tuż przed stacją w Starogardzie, pospieszny wjechał na nasyp mający maksymalnie 9 metrów wysokości. Jak zeznał maszynista parowozu, wypadek był zupełnie nagły. Dopiero gdy parowozem wstrząsnęło, on i kierownik parowozu zauważyli, że coś się stało. Gdy lokomotywa zsuwała się już z nasypu na prawą stronę, obaj doskoczyli do kranu hamulca. Węgiel z budki maszynisty zasypał kierownika parowozu, a sam maszynista został wyrzucony z lokomotywy, gdy ta staczała się w dół nasypu. Na szczęście dla wszystkich zdążył szybko wrócić do lokomotywy i spuścił parę, zapobiegając eksplozji kotła. Kilka minut po północy na stację w Starogardzie nadeszła wiadomość, że pociąg tranzytowy uległ wypadkowi. Naczelnik stacji, jak i podlegli mu dyżurni ruchu wiedzieli jedynie, że skład się wykoleił, jednak dokładne miejsce zdarzenia nie było znane. Dyżurny ruchu zamknął chwilę wcześniej szlak i zawiadomił stację w Tczewie, skąd pociąg ratunkowy miał już wyruszyć. Naczelnik kazał dyżurnemu wysłać wiadomość do dyspozytorów w Chojnicach, Tczewie i Gdańsku. Telegrafistom zaś nakazał zbudzić całą obsługę stacji i lekarzy starogardzkich. O 12:30, gdy maszynista parowozu pojawił się na stacji, naczelnik zebrał grupę kolejarzy i pojechał parowozem przetokowym na miejsce zdarzenia, które, jak się okazało, znajdowało się 1600 metrów na wschód od obecnego wiaduktu w ciągu ulicy Gdańskiej, na łuku torów w pobliżu obecnej wsi Kokoszkowy. Parowóz, spadając z nasypu, pociągnął za sobą wagon bagażowy oraz wagon sypialny, które znajdowały się zaraz za nim, jednak uległy one minimalnym uszkodzeniom. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała z wagonem trzecim, na który najechał wagon czwarty, całkowicie go niszcząc. Czwórka i piątka zostały z kolei poważnie uszkodzone. Pozostałe wagony uległy co najwyżej minimalnym uszkodzeniom. Na miejscu zginęło 25 osób, dalsze 4 zmarły w szpitalach, 68 zostało rannych.
w tym 8 ciężko. Na miejscu katastrofy pojawili się m.in. starosta starogardzki, wicewojewoda pomorski, z Torunia przybył konsul niemiecki, a przed południem 1 maja zjawiła się delegacja z wiceministrem kolei Julianem Eberhardem na czele. Znalezienie przyczyn katastrofy stało się sprawą pilną, gdyż wiadomość o wypadku dotarła daleko poza granice Polski i Niemiec. Głos w tej sprawie zabrał nawet Neville Chamberlain, który ówcześnie był ministrem zdrowia Wielkiej Brytanii. Stwierdził on, że sprawa powinna zostać rozstrzygnięta przez zainteresowane strony. Prasa niemiecka natomiast oskarżała stronę polską o nienależyte utrzymanie torowiska. Już w ciągu kilku godzin od wykolejenia śledczy wiedzieli, że to nie był zwykły wypadek, a sabotaż. W miejscu, gdzie doszło do wykolejenia, odkryto, że obie szyny zostały pozbawione 12 śrub i kilku łupków, a kilka z nich znaleziono 30 metrów od miejsca zdarzenia. Zarządzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa na terenie całego województwa pomorskiego, o czym informował telefonogram do naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego w Toruniu. Zarządzono natychmiastowe ścisłe kontrolowanie wyjeżdżających za granicę drogą kolejową, kołową i pieszą. Wzmocnione patrolowanie granicy zielonej. Patrolowanie dróg idących w stronę Starogardu i rewizji jadących i idących tymi drogami. Komisja zauważyła, że sprawcy próbowali rozkręcić i drugi tor, jednak nie zdążyli dokończyć swojej pracy. Jak podano w jednym z raportów sporządzonych 1 maja, w miejscu zamachu i pobliskim lasku znaleziono lewar długości 2 metrów. Po przeanalizowaniu dowodów, technicy policyjni ustalili przebieg wypadków. Około 23.20 tą samą trasą przejechał pociąg z Królewca do Berlina, a obsługa parowozu nie zauważyła jakichkolwiek nieprawidłowości podczas jazdy. Uznano więc, że sprawcy, których było dwóch lub trzech, przystąpili do rozkręcenia śrub utrzymujących szyny przy podkładach. Następnie za pomocą lewara, nazywanego też dźwignią w niektórych raportach, i grubego pnia z pobliskiego lasu, szyny zostały przesunięte o 7 cm. Jak zauważono w jednym z raportów, nasuwa się podejrzenie, że sprawca spowodował posunięcie toru dlatego, by pociąg po opuszczeniu miejsca rozpętania zjechał natychmiast z nasypu w głąb. Że tak się nie stało, można zawdzięczać szybkości jazdy, wynoszącej 80 km na godzinę, i ciężarowi wozów pociągu pospiesznego. Jak natomiast podano w telefonogramie z godziny 3.13, parowóz wypadł z szyn, biegł jeszcze około 6 metrów, przewrócił się i spadł z nasypu, zakopując się głęboko w ziemię. W godzinach porannych rozpoczęto poszukiwania sprawców. Dźwig, lewar, pochodził z obecnej wsi Kokoszkowy, która ówcześnie była majątkiem ziemskim. Miał on zaginąć przed lub 29 kwietnia. Gdy pracownik zgłosił zaginięcie właścicielowi majątku, ten nie zgłosił tego na policję, chociaż uznał, że być może został on skradziony. Wśród rzeczy znalezionych na miejscu znajdowały się także m.in. dwa klucze do szyn kolejowych, z których jeden pochodził z lokomotywy będącej wówczas 800 km od miejsca katastrofy, a drugi należał do grupy kluczy, które poddawano ścisłej ewidencji. Te poszlaki nie pomogły jednak w zidentyfikowaniu sprawców, którzy po rozkręceniu szyn dosłownie rozpłynęli się w powietrzu. Wskazywano, że musieli to być specjaliści ze względu na czas i miejsce wykolejenia pospiesznego. Wprawdzie aresztowania zarówno pracowników majątku Kokoszkowy, jak i innych podejrzanych osób na terenie Pomorza miały miejsce aż do czerwca. W niektórych raportach czy telefonogramach pojawiały się informacje, że przeciwko niektórym zatrzymanym istnieją silne poszlaki. Jednak wszyscy zostali zwolnieni ze względu na brak stwierdzenia ich winy. Zarówno opinia rzeczoznawcy przedstawiona Trybunałowi Rozjemczemu do spraw ruchu tranzytowego, jak i oświadczenie Gdańskiej Dyrekcji Kolei stwierdzały, że pociąg numer 907 wykoleił się nie wskutek złego stanu podkładów, jak twierdziła prasa niemiecka w lipcu 1925, a z powodu celowego rozkręcenia szyn. Brano pod uwagę, że sprawcami zamachu mogli być albo obywatele niemieccy, albo członkowie komunistycznych bojówek, albo mogli być to też kolejarze. Brano pod uwagę również opcję, że mogli to być Polacy, zarówno działający z Niemcami, jak i z przyczyn osobistych. Jedno jest pewne, katastrofa pod Starogardem przyczyniła się do pogorszenia i tak już złych relacji polsko-niemieckich i przez 16 lat pozostawała największą katastrofą kolejową na ziemiach polskich, pozostając jednak niewyjaśnioną do dziś.